Cześć, już bardzo dawno nie pokazywałem tego akwarium, bo wyglądało bardzo kiepsko. Strasznie dużo glonów, nadal jest, ale jest już trochę lepiej. Duże zmiany, dlatego że tak, nie mam już paletki, znaczy mam paletki, ale poszły do akwarium bez roślin. Jednak paletki w akwarium z roślinami, no to ciężka sprawa. Czasami dla nich bardzo dobre jest podniesienie temperatury. A wiadomo, że z roślinami powyżej 30 stopni to już się nie da. Czasami też trzeba dodać trochę soli i to też jest dla roślin zabójcze, nie? I dlaczego pokazuję dzisiaj to akwarium? Tam trochę sobie poradziłem z tymi glonami, obniżyłem lekko temperaturę i właściwie już po drugim dniu widać efekty. Rośliny zaczynają trochę odbijać, dzięki temu glony rosną mniej. I mam nowe ryby. Widać, że nic nie ma w tym akwarium. Jest pusto. Ale są. Są piękniejsze gramirezy, bardzo malutkie. O, będziemy zbliżać się do jednej. Jest tam. Nie wiem, czy ją widać. I są małe kireski. Ale one są małe. Akwarium jest narożne. Akwarium ma 900 litrów. Jest mała ramireska tam. Są starzy mieszkańcy, czyli pufery. Kamyku siedzi nowy kiresek. I tyle ją po. Są małe, trudno powiedzieć. Że beznadziejny jest ten telefon do nagrywania. Może macie jakąś radę, co sobie kupić, żeby nagrywać porządnie film. I to myślę jakąś kamerkę, ale nie za drogą. No więc Amazonia zmieniła się w Orinoco, bo będą ramireski, będą inne kireski, właśnie takie nowe kireski. Rośliny zostają te same, bo to jest w zasadzie ta sama roślinność w obu tych biotopach. I tyle. Kurde, wygląda to strasznie kiepsko. Wczoraj kupiłem rybki i to kireski, i ramireski.
dźwięki. Sorry, że taki filmik z ręki, ale szybko po podmianie wody.